Drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałem znowu wrócić do piramid, ponieważ wiele ludzi w swoich domach trzyma piramidy, czy to alabastrowe, czy z metalu, czy z drewna, czy jakiekolwiek inne. Dodam, że te piramidy, które są jak piramida egipska, czyli płaskie, trójkąty, które są płaskie, nie są schodkowe, są to piramidy, które zaburzają promieniowanie w danym miejscu. Promieniowanie elektromagnetyczne Ziemi jest zaburzone przez te piramidy. One tak naprawdę wysuszają, robią po prostu takie zaburzenia, które jakby wysycha cała strefa wokół piramidy. To macie właśnie w Egipcie, że cała strefa wokół piramidy w Giza jest po prostu sucha, jest pustynia. Dlaczego? Ponieważ piramida działa w taki sposób, że zaburza pole magnetyczne Ziemi i promieniowanie na zewnątrz piramidy jest negatywne. Także trzymanie piramidy w domu, zwykłej takiej jak w stylu egipskim, no jest niestety, drodzy kochani, szkodliwe dla waszego zdrowia. Jeżeli macie piramidę jeszcze schodkową, to jeszcze jest zupełnie inne wibracje ma, ale jeżeli macie tą piramidę właśnie tą na styl egipski, czy to ona jest z alabastru, czy ona jest z kryształu górskiego, czy ona jest z jakiegokolwiek innego tworzywa, czy plastiku, czy szkła, czy czegokolwiek innego, to ona będzie wam zaburzała całą energetykę waszego domu. I tutaj właśnie mi się zgłaszają osoby, które mają właśnie te piramidy, skarżą się na bóle głowy, skarżą się, że nie mogą spać, a po prostu chodzi o to, że mają na stoliczku nocnym piramidę ustawioną, która im po prostu odpowiednie proporcje energii negatywnej przekazuje. Ponieważ piramida na zewnątrz ma minus 8, w środku ma plus 18. W środku jest pozytywna, a na zewnątrz jest negatywna. Także w środku możecie energetyzować sobie wodę, jeżeli ktoś chce taką piramidą, ale nie radziłbym stawiać jej w miejscu, gdzie przebywacie, gdzie śpicie, gdzie po prostu jesteście. Dlatego chciałbym wam zwrócić uwagę, że zawsze możecie wykorzystywać tą piramidę, czy możecie mieć ją w ogródku, czy możecie ją mieć w jakimś innym miejscu, a byle nie w domu, gdzie mieszkacie. Ja jeszcze bym wam chciał powiedzieć, że można taką piramidę, jeżeli już jesteście bardzo przywiązani do niej, że kosztowała was dużo pieniędzy, że jest jakby to wasz podarunek od kogoś, możecie zrobić dipole, tak zwany drut cieniutki miedziany, obwinąć ją od podstawy do czubeczka piramidy, u czubeczka piramidy zawiązać taki supełek i po prostu to będzie tak zwany dipole, który zamknie to negatywne promieniowanie tej piramidy, tak zwane promieniowanie zewnętrzne, które jest w tej piramidzie, będzie po prostu zamknięte i ona już więcej nie będzie wam negatywnie szkodziła ani promieniowała, ponieważ jest założony dipole z drutu miedzianego. Jeszcze raz powtarzam, to musi być drut miedziany, cieniutki i wówczas ta piramida z tym dipolem, ona wam nie będzie szkodzić, ale po prostu to pole będzie po prostu energetyczne zamknięte. I jeżeli ktoś ma taką piramidę w miejscu, gdzie śpi, no to będzie odczuwał jakieś zaburzenia snu, może odczuwać się, może mieć choroby, może mieć różne problemy, zaburzenia osobowości. Z tego względu, ponieważ piramida właśnie będzie oddziaływać na tą osobę, która śpi w tym danym pokoju, prawda? To by było na tyle. Ja robię ten filmik dla was, żebyście po prostu uważali na te właśnie piramidy i na szkodliwość tych piramid, ponieważ wiele ludzi ma te piramidy w domu, wiem, że dużo ludzi je ma i dlatego właśnie chciałem zwrócić uwagę, jak postępować w przypadku, jeżeli dana osoba posiada taką piramidę w domu. Pod linkiem pod naszym YouTube znajdzie się, drodzy kochani, link do naszych aukcji, do naszych odprawników mineralnych, Aronit. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie taki odprawnik zakupić. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.